Na koniec chciałbym zapytać o zjawisko hejtu, mowy nienawiści. Teraz się bardzo dużo o tym mówi, ale też widziałem, że spotkała pani siostrę bardzo niemiła taka wiadomość i też się okazało, że nie z Polski, więc jest to zjawisko globalne. Czy pani też się zdarzało otrzymywać jakieś takie niemiłe wiadomości, albo którąś ma pani wciąż niestety w głowie, bo była tak mocna? Ja zawsze byłam zwolenniczką odcinania się od tego wszystkiego. Wiadomo, że to jest rzecz, z którą trzeba walczyć, ale no gdzieś trzeba sobie uświadomić to, że no jednak nie ze wszystkim się da walczyć do końca, bo no nie da się naprawić świata tak o po prostu na wstyknięcie, więc ja zawsze byłam od tego odcięta, nigdy nie czytałam. Nie chcę się tak odciąć, bo wydaje mi się, że może... Nie wdaję się w dyskusję z ludźmi, których nie znam, nie wiem, kim są. Ludzie wiem, że tak robią, nie do końca wiem po co. Więc myślę, że po prostu przez to jestem też zdrowsza psychicznie i tak jak to się mówi po angielsku, in the end of the day, myślę, że to jest lepsza rzecz, po prostu żyć swoim życiem, robić swoje, absolutnie tutaj nie zwracać uwagi na rzeczy, które naprawdę nie mają znaczenia, a oczywiście są one powszechne i w Polsce, i na całym świecie, zwłaszcza też u sportowców, wiadomo, że ludzie grają, gdzieś tam ustawiają, przecież siostra dostała ewidentnie taką wiadomość, bo kanapy też jest łatwiej oceniać. Z kanapy jest oceniać, wiadomo, gdzieś tam sobie pewnie obstawiał, nie tak mu wyszło jak trzeba i od razu tutaj wymieniał piłki, gemy, których przegrała, które wygrała. No nic, to tak mówię, no wiem, że od razu został ściągnięty, gdzieś tam wyszukany, no ale tego jest taka ilość, że naprawdę no, będzie ciężkie do zwalczenia, ale wiadomo, róbmy wszystko, żeby tego było jak najmniej, bo to potem się wprowadza w przemoc, w agresję, w nienawiść, a nie możemy dopuścić do tego, żeby to nagle po prostu zaczęło rządzić światem.